Dzień dobry w kolejnym odcinku 2 minuty. Tak, spytasz, czy ten uśmiech jest wymuszony. Położyłem się spać o 6 rano, wcale nie siedziałem przed kompem. No i może będę w tym momencie powielał zdanie innych, którzy już się wypowiedzieli w pewnej kwestii, a właśnie zobaczyłem pewnego demotywatora. Sami zobaczcie. Widzisz jego, tego z wielkimi workami pod oczami? Cierpi na bezsenność, boi się zasnąć. To będziesz się przejmował. Ale generalnie, wchodząc w komentarze do tego demotywatora, oczywiście pierwsza rzecz, która mi się nasuwa na myśl, zaraz tam gdzieś będzie komentarz a propos jego dysortografii. Widzisz tego, co pisze boi? On jest na ortografii. Nie czepiaj się. Może ta osoba jest dysortografikiem? I wiedziałem, że taki komentarz musi pojawić się. Nie oceniaj tego człowieka, bo pewnie ma dysortografię. Wstawiasz coś do internetu, to powinieneś się liczyć z tym, żeby to było po prostu perfect ideal. Śmieszą mnie naprawdę, nie no, skoro mnie śmieszą, to powinienem się śmieszyć. Śmieszą mnie ludzie, którzy naprawdę po prostu wszystko chowają pod płaszczem dysortografii. Nie no, ja to słuchajcie, naprawdę to ja mam znajomego, który ma dysortografię, ale to jest w miarę normalny znajomy, który jak mu powiesz, słuchaj stary, popełniłeś tutaj błąd, to nie robi ci wyrzutów w stylu: ja mam dysortografię dzisiaj ode mnie, spierdziel. Nie, ja rozumiem, że faktycznie można mieć jakiś tam dyskalkulię, nie, nieważne, ale dobra, ludzie, bądźmy ludźmi. Ale bardzo fajne, patetyczne stwierdzenie. Patetycznie, bo takie ładne słowo jest. Sobie całkiem niedawno poznałem, to stwierdziłem, że muszę je gdzieś użyć w kolejnym filmie. Nieważne. Dobra, kończę ten odcinek 2 minut, bo już mi totalnie odwala. Miałem teraz powiedzieć mądre zdanie, za ile łapek się widzimy, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem. Dobra, strzelam 250. Widzimy się za 250 łapek w górę. Wy się trzymajcie. Na razie.